Cześć, jestem Anna Maria, dziś ze mną na schodach Edzio i DJ Fala, czyli Fala Zmiany. Zapraszam. Na czym polega Fala Zmiany? Tworzycie muzykę, ale macie również pewną misję. Czy chodzi o to, że takie trzy różne osobowości, jakie spotkały się w tym projekcie, czyli Edzio, który jest raperem, freestylerem, Jan Elf, który jest naszym beatboxerem, i ja, czyli DJ Fala, chcemy pokazywać ludziom, że poprzez muzykę, poprzez talenty, które dostaliśmy od Pana Boga, możemy wskazywać drogę pozytywną innym ludziom. Nie liczy się wiek, pochodzenie, twoje jakby background, to skąd się wywodzisz, tak? Czy jesteś z bogatej rodziny, czy z biednej. Liczy się tylko po prostu to, że każdy z nas otrzymał talenty i żebyśmy je wykorzystywali w dobry sposób. No i oczywiście miłość do muzyki, tak? Którą każdy z nas realizuje poprzez swoje dokonania. Zrzesza właśnie mnie, czyli rapera, freestylowca, Elfa, czyli beatboxera, i Fale, czyli DJ-a, i każdy z nas, jakoś tam bazując na swoich umiejętnościach i swojej rozpoznawalności, której się dorobiliśmy w naszych środowiskach, wspólnie występujemy. Nie mamy wspólnych utworów jako Fala Zmiany, tylko występujemy jako taka właśnie ekipa, która zrzesza te trzy osoby, które coś tam w tych swoich, powiedzmy, dziedzinach osiągnęli i mogą to przekazywać dalej w taki profilaktyczny sposób, jak właśnie Fala powiedział. Do grupy przynależy jeszcze jedna osoba, jest to Jan Elf, którego dziś zabrakło, ponieważ jest w podróży. Gorąco pozdrawiamy. Okej, ale kto zapoczątkował grupę, czyli to był pomysł? Księdza Wiesława, może Fala opowie historię. Tak, to za każdym razem, jak dajemy świadectwo, to wspominamy tego niesamowitego Bożego wariata. Przyszedł do mnie na tak zwaną kolędę, no i spytał się, co robisz, synu? Ja się zaśmiałem, mówię, czy ksiądz ma tak z 3 godziny. A on się też zaśmiał, powiedział, że tak, ma. I rzeczywiście przyszedł o 21 czy 2. Przegadaliśmy, no, być może parę godzin. Mój syn zasnął mi dosłownie na rękach. No i powiedział, że super, ale żebym zagrał, zaprezentował się dla kandydatów do bierzmowania. Ja się zaśmiałem, ale stwierdziłem, czemu nie w sumie, tylko że samemu to nie. No to mówi, dobierz sobie kolegów. Zadzwoniłem do Edzia, zadzwoniłem do Janka Elfa, zgodzili się od razu. No i tak to już 3 lata lecimy, tak? Czyli festiwale, czyli koncerty, czyli warsztaty, spotkania, świadectwa. To wszystko jakby wypełnia, tak, ten nasz projekt. Gracie na imprezach charytatywnych, religijnych. Chcecie głosić dobrą nowinę. Skąd pomysł na to wszystko? Skąd pomysł? No, wynika z naszej wiary. Jako osoby wierzące czujemy się, mamy poczucie swojego rodzaju misji, żeby po prostu mówić ludziom o Panu Bogu, ale też nie robić tego w jakiś taki nachalny sposób, tylko no, ja uważam, że wszystko, co w życiu osiągnąłem, czyli powiedzmy bycie dwukrotnym mistrzem Polski w UBW na freestylu, że to wszystko dostałem od Pana Boga, że to nie jest coś, czym ja się mogę jakoś szczycić, czy popadać w jakąś pychę z tego powodu, tylko to wszystko są łaski, które otrzymałem od Boga na znak Jego działania, po prostu na znak tego, że jeżeli wierzy się w Boga i robi się coś na swoją chwałę, to wtedy osiąga się w tym sukcesy. Ja, kiedy starałem się osiągnąć wszystko to, co osiągnąłem, zanim do tego doszło, to modliłem się do Boga właśnie tymi słowami, że jeżeli On mi da zdobyć, powiedzmy, mistrzostwo w mojej dziedzinie, to ja będę głosił ludziom to, że dokonałem to dzięki Niemu. I dopiero wtedy, kiedy modliłem się właśnie w taki sposób, udało mi się osiągnąć to, co osiągnąłem, więc wydaje mi się, że jest to swojego rodzaju, że dostałem te zwycięstwa, wszystkie moje osiągnięcia na kredyt, po to, żeby głosić to dalej, żeby przekazywać to dalej ludziom.
I właśnie moje poczucie misji polega na tym, żeby nakłaniać ludzi do spełniania się w swoich pasjach, spełniania swoich marzeń właśnie na chwałę Bożą, czyli oddając to Panu Bogu i zapraszając Go do tego. Więc można powiedzieć, że pomysł wziął się sam przez siebie. Z tego, że kiedy ja się nawróciłem i kiedy zacząłem oddawać swoją pasję Bogu, dopiero wtedy przyszły największe sukcesy. I do tego samego chcę nakłaniać ludzi. 3, 2, 1. Edzio! Wiara jest niestety, ale często hejtowana, częściej hejtowana niż promowana. Czy fala zmiany spotkała się już z falą hejtu? Nie, nie. Wiesz, my funkcjonujemy w środowisku muzycznym od naprawdę wielu lat. Jestem najstarszym gościem w tym projekcie, mam 37 lat. Janek jest średnim pokoleniem i Piotr jest najmłodszy, ale każdy z nas ma około tam 10-letnie doświadczenie, czy tam kilkunastoletnie. I tak naprawdę wiesz, my jesteśmy wszyscy stąd, jesteśmy z Gdańska, znamy ludzi, gramy koncerty, organizujemy koncerty, wspieramy czy organizujemy tą scenę. I ja nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś mnie wyśmiewał, ej fala, nie wiem, ty jesteś tam katol czy coś w tym stylu. Bo ludzie wiedzą, że jest to autentyczne, tak? To wypływa prosto z naszego serca i no nie wyobrażam sobie, żebym się wstydził tego, tak? Kocham muzykę od dzieciaka i w najgorszych momentach mojego życia Pan Bóg właśnie tą muzykę mi przynajmniej dał po to, żeby dawała radość, tak? I dla mnie to jest niesamowita łaska, to, że możemy razem z Piotrem i z Janem występować czy przed młodzieżą, czy przed starszymi, czy na festiwalach hip-hopowych, czy ewangelizacyjnych, koncerty, czy domy dziecka, czy jakieś inne akcje. To jest po prostu super sprawa i mówię, ja nigdy nie spotkałem się, żeby ktokolwiek mnie hejtował z tego powodu, że otwarcie i świadomie mówimy o Panu Bogu, tak? O tym, że obdarował nas tymi talentami. To jest niesamowita sprawa. Znaczy, jeśli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o samo moje przyznawanie się do wiary, mnóstwo hejtów, oczywiście jak to w środowisku hip-hopowym. W tym środowisku, będąc osobą w jakimś stopniu rozpoznawalną, to każdy bodziec do hejtowania jest przez ludzi wykorzystywany w 100%. Więc jak gdzieś tam wyszło, że otwarcie się przyznaje do wiary, to oczywiście lecieli grubo z hejtami na bitwach freestyle'owych, tylko o tym mi nawijali później pod koniec kariery, bo już jestem emerytem, jeśli chodzi o bitwy freestyle'owe. A jeśli chodzi o samą falę zmiany, to pamiętam, była taka sytuacja, że po jednym z występów mieliśmy wywiad w Gościu Niedzielnym i najbardziej hejterska strona w polskim rapie, czyli glam rap, dokopała się do tego i napisała artykuł o tym, że Edzio występuje w 3. kościele, na zasadzie ho ho ho, katol występuje w kościele. No i tam w komentarzach polecieli jakieś memy, wklejanie jakieś tam mojej twarzy do zdjęcia papieża przy mikrofonie i jakieś tam różne rzeczy tego typu, więc oczywiście są miejsca, w których ten hejt występuje, ale jeśli chodzi o miejsca, w których my występujemy, czyli właśnie te wszystkie, czy to są festiwale chrześcijańskie, czy jakieś profilaktyczne, no to często jest tak, jak na przykład występowaliśmy w... to była szkoła z internatem dla trudnej młodzieży w Sobieszewie. To jak weszliśmy najpierw na salę gimnastyczną, na której występowaliśmy, to było takie, jakieś tam patrzyli tak spod byka na nas, jakieś tam krzywe spojrzenia, czy coś, ale po występie już były brawa, już były wspólne zdjęcia, autografy i tak dalej, przybijane piątki, więc jeśli chodzi o hejt jako taki na naszą działalność po naszych występach, to raczej tego nie ma. Fala, w zeszłym roku organizowałeś w Pruszczu Gdańskim festiwal Free Art. Czy w tym roku planujesz podobną akcję? Tak, w zeszłym roku była pierwsza edycja Free Art Factoria Festival, którym zagraliśmy my, Anatom, Tau i wiele innych wspaniałych osób. W tym roku z przyczyn obiektywnych robimy sobie przerwę, że, jak to powiedzieć, przegrupowujemy siły. W związku z tym, że otwieramy w tym miesiącu naszą fundację właśnie Fala Zmiany, chcemy ruszyć z kopyta z nowymi akcjami, wydawnictwami, koncertami, etc. Dlatego w tym roku sobie odpuszczamy to.
no, wspaniała akcja, ale po prostu człowiek się nie rozdwoi, tak? Chcemy, żeby to wszystko jak najbardziej szło do góry. Fala zmiany koncertuje, ale czy doczekamy się płyty? No póki co w planach są płyty każdego z nas solo, czyli moja jako Edzio, Elfa jako Jan Elf, no i Fala też tam działa sobie jako DJ, a wspólnej płyty póki co nie ma w planach. Jest tak jak Piotr powiedział, tak, żeby najpierw chcemy, żeby każdy rozwinął tą swoją solową działalność, tak? Jest może taka szansa na jesień, na zimę, na taką drobną niespodziankę, ale nie zdradzajmy tego, jak już będzie konkretne potwierdzenie, tak, konkretny termin, to wtedy naszym wiernym fanom zdradzimy, co to będzie dokładnie. Ostatnio można było Was spotkać na ulicy Długiej w Gdańsku, na scenie projektu Katolicy na ulicy, później Molo w Sopocie, a gdzie w najbliższym czasie możemy Was usłyszeć i zobaczyć? Może Fala, bo Fala ma kalendarz bardziej uzupełniony niż ja. Tak, no teraz pod koniec czerwca, 27 czerwca będziemy koło Wrocławia na festiwalu Nie bój się ducha. Ksiądz Kuba Barczak nas zaprosił. Będzie Tau, będzie ksiądz Kuba, będzie Ander, będziemy my, z tego co wiem na ten moment. Na początku lipca, 5 bodajże, będziemy na takiej nowej inicjatywie Good Family Good Camp. Tam będziemy mieli koncert. Super sprawa, polecamy każdej młodej, starszej osobie. Na ten moment to są takie dwa najbliższe, większe wydarzenia, na których będziemy występować. Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę. Ze mną na schodach DJ Fala, Edzio, pozdrawiamy Elfa, który wygrzewa się w Hiszpanii. Zaglądajcie na ich fanpage'a na Facebooku, Fala Zmiany. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, na mojego Facebooka, Akcja Reakcja. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Jestem Edzio, rzucam freestyle i to jest racja. Sprawdzajcie ten program, to jest akcja, reakcja. Jak wpada Edzio, no to nikt nie mówi, że szkoda. Dajemy tu wywiadu teraz prosto na schodach. Jak wpada Edzio, wiesz, że tu nawija dobrą prozą. Jestem na schodach, bo się wznoszę na wyższy poziom. I wiesz, nie nawijam tutaj okropnie. Ja se siedzę na schodach, ty możesz stawiać mi stopnie. Udzielam wywiadu i daję wersy na bitach. Jestem tak dobry, nawet w wywiadzie nie masz pytań. Wow. Super.